Hejka, hejka, witamy Was w nowym vlogu. Krzyśta walczy z wózkiem, bo chcemy posprzątać pokój, który tam mamy taki luzem, który aktualnie jest składzikiem na wszystko. Nie ma tam nawet jak przejść. Z racji, że pozbyliśmy się lodówki, trafiła w nowe ręce, to zluzował nam się dość mocno ten pokój, ale pozbyliśmy się lodówki 2 tygodnie temu. Tak, i jeszcze nie udało nam się go posprzątać. Także Krzyś rozkłada gondolę, bo Mikołaj już jest do niej za duży, już ledwo się mieści, wiecie, wagowo jeszcze się zmieści. Natomiast na długość to już nóżki ma za długie i przechodzimy na ten drugi wózek, ale gondola dalej stała, więc będziemy ją składać, dawać do folii i na strych. Mamy godzinę 8:00. Równiutko. Wstaliśmy wcześniej, Mikołaj ma teraz drugą drzemkę. My chcemy poogarniać niektóre rzeczy i potem mamy w planach jechać na wycieczkę do Pszczyny, do parku. Ostatnio żeśmy tam wtedy przejeżdżali, stwierdziliśmy, że to będzie spoko dzisiaj opcja na wycieczkę. Także może wypijemy gdzieś tam jakąś kawkę. Mam nadzieję, że Mikołajowi będzie się podobać. Jeszcze tu jest, kochanie, góra, taki do daszku. Gdzieś to jest. Pokażę Wam ten nasz nieszczęsny pokój. Zobaczcie, tu jest po prostu wszystko, nie? Tak to aktualnie wygląda. Gdzieś tu był daszek. O, jest, mam. Nawet obrót po jakimś obiedzie, no wszystko tu jest. Proszę. To tam trzeba dołożyć, skompletować wszystko. I idziemy sprzątać. O. Tak, to był zamysł na dzisiaj. Tu jeszcze w ogóle nie ma lampy. I chciałabym tą lampę może kupić w tym tygodniu, jakąś najzwyklejszą takiego plafona. Otworzymy sobie roletę, bo tu ciemnica. Tam nadal jest plakat, który ma wylądować w kuchni, także też nie było na to czasu. Musimy zacząć lepiej gospodarować swoim czasem. Kochanie, nie wiem, czy też wychodzić z tego samego założenia. Tak, znalazła się czapka Mikiego. No super. Tutaj leży nasz wózek, który aktualnie jest obsługiwany, tylko muszę założyć tutaj na szelki takie ochraniacze dla Mikołaja. To jest wanienka. To stąd już od razu pozabieram. Może przyczepię ten obraz jeszcze, zanim pojedziemy. Słuchajcie, mam fazę ostatnio na mycie tych listw. Stwierdziłam, że wszystkie listwy w całym domu w końcu myję. I są tak dowalone, że szok. Kto by się spodziewał? Mamy wolny pokój. No to co musiało zostać, no to musi zostać. Jeszcze tylko maty potem włożę pod spód, bo to, z tego i tak korzystamy właściwie codziennie. No, ale wygląda to o wiele lepiej. Tam jeszcze ten grajdolnik posprzątam, jakby wyschnie podłoga i podzielę rzeczy na wyjście Mikołaja, bo tutaj mam po prostu skład kombinezonów, wszelakich kurtek, w zależności co jest potrzebne, a powinna dodać po prostu do jego pokoju i tam to wszystko mieć. Ja może wsadzę ten obraz sobie od razu. Już to częściowo ogarnę. No do ramy. Ja najpierw muszę wytrzeć stół po wczorajszej imprezie, bo tu jest jeszcze wszystko wszędzie, więc w sumie wróć. Zaraz to sadzę. Jak tylko wyczyszczę tą nieszczęsną szybę. Powiem Wam, że to było polecane rozwiązanie i tak fajnie, szyba świetnie zabezpiecza, gdy macie drewniany stół i nie chcecie, żeby się porysował. Natomiast utrzymanie czystości tej szyby to po prostu jest drugie dno tego rozwiązania i ona jest wiecznie upaćkana. Wygląda bardzo ładnie, bo fajnie się tutaj odbija, to robi takie lustro i tak dalej. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda po prostu na co dzień, nie? Właśnie tak. Wystarczy raz usiąść przy stole i już wszystko jest zapultane. Najgorsze jest, że teraz aktualnie upultane są dwie strony tej szyby. Pod spodem i z góry. Więc musimy umyć i jedną i drugą stronę. To musi wyschnąć dobrze i będziemy ją obracać. Ale jak kupiliśmy tą szybę, to zobaczyliśmy, że są takie maty rozwijane. Może ktoś z Was ma taką matę? Z czego to jest? Czy nas zrywa miękkie szkło? Czy to jest takie To też jest takie przeźroczyste, tylko to wygląda jak taka, wiecie, mata pod krzesło i to się rozkłada na stół. Może ktoś ma takie coś. To jest jakby taki plastik przeźroczysty. No, coś takiego. Guma. O. I jak to się sprawdza? Czy po prostu kupimy i też będę narzekać? No i mega. To jest ta nasza, którą postawiłeś? No i dobrze. Powiemy, o co chodzi. Właściwie Krzyś postawił kamerę na ogród. Pokażę Wam, jak wygląda ta kamera, bo ją mamy na razie tak prowizorycznie zamontowaną tutaj. Test będzie na kanale, bo to jest kamera, która nie potrzebuje dostępu do kabli, do prądu.
Ona po prostu działa na panel słoneczny, tym się sama zasila i ładuje, więc super rozwiązanie, jeżeli nie macie pociągniętych kabli. Jak już film jest na kanale, to wam tutaj podlinkuję, jak nie ma, to podlinkuję, gdy już będzie. Ona tak szeroko bierze, że widzisz, że aż widać tutaj wszystko. Tylko, że mamy bardzo tam syf na tym ogrodzie, ale widać, że z różnych sięgi. No, trzeba się za to zabrać, bo to cieszy, ten ogród cieszy, nie? Jak wejdzie woda właśnie pomiędzy szybę, a... To nie schnie w ogóle. To tak wygląda. I potem to się trzyma i trzyma i trzyma. Tak. No, może się stół zepsuć, nie? No bo tyle wilgoci to jest jakby drewniany stół, nie? Wpadliśmy na błyskotliwy pomysł rękawiczek, żeby ciapek nie porobić. Zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Dostałam od Krzysia kwiatka, czy tego Beniaminka. Dawno temu, no to jak się wprowadziliśmy właściwie. I powiem wam, że był u Mikołaja w pokoju, ale zupełnie mu nie pasuje to miejsce. I on cały wyglądał w ten sposób. Ja go obracam i zobaczycie, jak się zazielenił już z tej strony. Więc go tutaj podlewam, zostawiłam go w tym miejscu i widzę, że ma masę młodych takich pędów. Zobaczcie. Idzie do przodu i po prostu rośnie. Więc mam nadzieję, że się podniesie, bo to jest ważny dla mnie kwiatek. O, tutaj też są kolejne małe listki. Także ciśnie. A ten to w ogóle jest kupiony w Biedronce. Jemu tutaj tak spasowało, pomimo tego, że co chwila go majtają zasłony i tak dalej. Ktoś tu przechodzi, Alita, my, no to bardzo lubi to miejsce. A teraz się zabierzemy za ten obraz. Ja tutaj posprzątam. Krzyś go odpakuje i go będziemy może wieszać. Nie dziś, chyba że podjedziemy do Kastoramy. No. Dobra. Maczamy. Uuu, jaki kolorowy. No właśnie o to mi chodziło. Zajebisty. Idziemy zobaczyć. Tat. Mhm. Zajebisty. Lepszy niż ten. Ten też spoko, natomiast ten mnie cieszy. Widzę, że wyciągłaś pity nasze. Tak, bo jest jeszcze kapusta pekińska. Mam wyciągniętego kurczaka. Kiedy je wyciągłaś? Bo one się już rozmrożone są. Jak żeśmy zaczynali? No co ty? Rozmroziły się nasze pity, bo je zamroziliśmy. Link do tego, jak je zrobić i co to będzie do jedzenia, dajemy wam tutaj. Dużo osób je już zrobiło i mega smakowały, więc no. Tak, wszyscy polecali, oznaczali się nas na Instagramie. Także bardzo dziękujemy, bo to jest zawsze super, jak tak. Widzimy, że też z tego korzystacie i że wam smakuje. W ogóle tak myślałam, że teraz każde kolejne oznaczenie, czy to bułek, czy czegoś, będę przypinała wasze wykony jakby u nas. Także zrobię sobie taką wyróżnioną relację i będę sobie do tego wracać, że przepisy nam się sprawdzają. A najlepsze, że my zawsze dajemy tutaj takie proste przepisy, które mamy już przewałkowane parę razy. Bo gdy dajemy wam nasz przepis, no to on jest przewałkowany, bo wiadomo, że czasami testujemy coś nowego, ale te nasze takie zawsze wam się sprawdzają i zawsze dostajemy informacje, że są super. Tak, i że wam wyszły, no. Że tak, jeszcze nie było, wychodzą, że no. Nie było sytuacji, że komuś coś nie wyrosło, albo coś tam się, wiesz, takiego wydarzyło, że... Jedna dziewczyna mi ostatnio pisała, że robiła babeczki, za pierwszym razem ich wyszły, a potem, że już jej tak nie wyrastały. A jeżeli chodzi o babeczki, to chodzi o to, że widocznie są jajka za mało ubite. Jak Mikołaj śpi, to ogarniemy masę rzeczy. Musimy wymyć listwy i je poprzyczepiać, bo się, powiem wam, porozłączały między sobą. Przy okazji poodkurzam tam pod meblami. Tyle, ile zdołam i umyję, więc ja jako matka Polka czekaj, jeszcze tylko przetrę podłogę. Dziękuję. Na zdrowie.
My już w samochodzie. Wszyscy teraz mówimy razem na zdrowie Krzysiowi. Już jedziemy w samochodzie, już jesteśmy w samochodzie, jedziemy na spacer, jak to fajnie brzmi, jedziemy, aby pospacerować. Mikołaj spał, ale właśnie się obudził. W planach mamy zajechać na stację po kawę, żeby coś dobrego sobie tutaj pochlubtać. Zresztą tak mi trochę się spać zachciało, nie wiem jak tobie, Krzyś, ale to wiecie, przez to, że sobie jadę tak spokojnie i tak jednolicie ten samochód idzie i tak dalej, bo jest naprawiony. To tak mi się przyjemnie po prostu zrobiło. Mikołajowi mogłoby się przyjemnie dłużej porobić, to by pospał. Ale nie śpi już. Czemu nie śpisz? Popatrz się tutaj na wszystkich. I czemu pan nie śpi? Ha? Nie śpi pan. Ja tu widzę. Całobudzie. Uśmiechu, pojedziemy pa. Właściwie to już jedziemy pa, tak? Tak. Fajnie będzie? Pewnie, że tak. No, więc widzimy się na miejscu, a właściwie pochwalę się jeszcze, jak dostanę kawę. O ile nie miniemy tej stacji, zanim będziemy musieli zjechać. Znaczy w sensie, że wiecie o co chodzi, że potrzebuję kawy. Zdecydowanie. Dotarliśmy do parku w Pszczynie. Tak. Powiem wam, że u nas chyba było trochę cieplej niż tutaj jest. Tutaj jest chłodniej. Tak jest chłodniej, no. Wydaje. Ja się tak wypindrzyłam. I też Marta powiedziała, żebym wziął sobie lekką kurtkę. No co będę sama marznąć? No nie jest nasz na zimową kurtkę. Najcieplej z nas jest ubrany Mikołaj i właśnie dlatego też między innymi noszę, bo dogrzewam mamę z przodu. No ale jest piękna pogoda. Jest troszeczkę chłodnawa, ale jest fajnie. Tak, ale taka idealna pogoda, wiesz, żeby się przespacerować. Tak, idziemy. Potrzebowałam spaceru. A ty Mikołaj? Patrz, jak masz fajny wózek. Jakbym mogła, to bym w nim jeździła. Ja też. Jakbym mógł, to bym się od razu w nim położył. Ja nie wiem, dzieci nie doceniają, a potem Mikołaj dorośniesz i będziesz chciał wrócić do ulicy. Ja. No on jeszcze nie dotykał drzewa. No, patrzcie. Zobacz. Ja. Pierwszy raz dotykam drzewo. Jakie duże drzewo. Tak? O ja. No. Jaka fascynacja. Drzewo, to jest drzewo. Zobacz do góry. Duże. Mamy pierwsze drzewo dotknięte. Dotknąłeś pierwsze drzewa? To byś się spodziewał. Pierwsza twoja gałąź. I tak będzie wszystko pierwsze. O, pierwszy list. O, ziemia. O, trochę gleby. O, zjadłeś kamyczek. Nam zasnął i tak myślimy, że tam widzimy jakąś kawę. Może pójdziemy na kawę. Kupiłabym kawę. Tak, może być nawet, no cokolwiek, nie udało nam się dojechać do stacji, bo jej nie było. Po prostu ona była dalej niż skrzyżowanie, na które musieliśmy skręcić, więc niestety się nie udało. A chodzi za mną kawa. Kukuk? 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 Tak? Tak. Sortek. Jak ci podoba na spacerze?
Mikołajowi czy mi? Tobie. Dobrze, chłodno. Tak wiesz, potrzebowalibyśmy rękawiczki na te małe paluszki. Tobie jak się kochanie podoba? Super, gdyby była ciepła kawa. No nie? Stałeś za tą kawą chyba z 15 minut. Mogłeś wziąć herbatę Ogrodnej Miłości. Mogłem wziąć. Widzę, że jest gorąca. Nie, i w sumie bardziej byśmy się napili niż kawą. Nie, ta kawa jest taka średnia. Znaczy smaczna jest. Smaczna jest. Ale jest tak mleczna bardzo, że mało co tam jest kawy. Mhm. Ja już mam praktycznie koniec. No to są takie 3 dobre łyki. No. Wiesz, takie większe. No, dopijemy. Dużo tego nie ma. Jedziemy. I jedziemy, no. Będziemy wracać już do domu, tak, nie? Tak, też tak myślę. Możemy jedynie co, jak coś, to do żabki. Po wodę. No, ktoś do picia.